Kolejny odcinek, kolejna dekada i kolejne tematy. Tym razem zajrzymy za kulisy działalności TSKŻET w latach 50. i 60. Zobaczymy też, co wtedy zajmowało młodzież. Opowiedzą nam o tym nasi bohaterowie. Róża, Luba, Anna, Lucyna, Sabina, Larysa, Artur, Marek, Rubin, Mikołaj, Edward, Ignacy, Marcin, Anatol i Jerzy. Nad rzetelnością faktograficzną czuwać będą historycy Anna Gruźlewska, Tamara Włodarczyk i Radosław Ptaszyński. Teraz karty rozdawane będą tu. Warszawa od 1955 roku ma już Pałac Kultury i Nauki, ale wbrew początkowym planom nie nosi on imienia Józefa Stalina. Nadciąga odwilż i kult jednostki nie jest już w cenie. Nadchodzi czas rozliczeń za zbrodnie ostatnich lat. Ale na szczytach władzy słychać wrzenie. Jedna z frakcji PZPR, której członkowie mieszkają tu, przy stołecznej ulicy Puławskiej, dąży do liberalizacji systemu realnego socjalizmu. Wśród nich jest wielu inteligentów o żydowskich korzeniach. Opozycja to tak zwani natolińczycy. Zarzucają puławianom, że ci chcą tylko zakonserwować dawny porządek i uniknąć odpowiedzialności. Dochodzi do starcia. Natolińczycy postulują tak zwaną regulację narodowościową, czyli pozbawienie Żydów wszystkich funkcji publicznych i stanowisk kierowniczych w kraju. My jednak wróćmy do TSKŻET, którego władze też w stosownym czasie złożyły samokrytykę. To w klubie w dużej mierze toczy się codzienne życie naszych bohaterów. TSKŻET to było takie miejsce, że po prostu ja sobie nie wyobrażam tych Żydów, którzy przyjechali do Polski, jakby oni w ogóle, gdzie oni by byli dzisiaj, gdyby nie ten TSKŻET? Był to klub żydowski właściwie, to było nasze, na nasze miejsce spotkań, widzieliśmy się codziennie. Tato tam był nawet takim działaczem, tak? Mama też przychodziła na plotki, jak każda normalna kobieta. To środowisko mojego taty spotykało się na bridżu, na jakichś tam innych grach, takich bardziej prostych. Zawsze było pełno dymu, pamiętam, papierosowego. Uczono nas jidysz. Nie wiem, czy wyuczono, ale uczono nas jidysz. Klasy społeczne można było rozpoznać. To było tak, że z drugiej strony podwórka jest miejsce, gdzie byli szachiści. I to było najbardziej demokratyczne miejsce, bo w szachy mógł grać każdy z każdym, lekarz, z szewcem i tak dalej. A ja będę zgadywać, od frontu to brydżyści. Nie, tam przy tym byli brydżyści oczywiście i to była elita, panowie doktorowie. A z tyłu przy toalecie, za korytarzem, za salą telewizyjną siedzieli dominiarze. I tam joby leciały w trzech językach, po rusku wiązanki, widzisz, po polsku. Kolor pokoju był fioletowy od dymu papierosowego, no ale było najbardziej swojsko. To raczej była taka odskocznia od życia codziennego, takie spotkania towarzyskie raczej to były. Tam jeszcze wie pani, wyświetlali filmy jeszcze zawsze w niedzielę. Tu odchodziliśmy na te filmy też, bo to była też ciekawostka. My jako dzieci to żeśmy z rodzicami czasami przychodzili na jakieś akademie. Byłam od dziecka w TSKŻET-cie, uczyłam się nawet jidysz. Oczywiście po szkole była stołówka dziecinna i młodzieżowa, żydowska. Mój tato mnie zabierał do TSKŻET-u. Wszystkie imprezy szkolne były w szkole i część było w TSKŻET-cie. W TSKŻET-cie były chanuki dla dzieci, były purimy dla dzieci. Nas tu rodzice przyprowadzali, ja mam takie zdjęcie, gdzie tych dzieci siedzi cały TSKŻET, po prostu jest nas mnóstwo i jemy pączki. To ja podejrzewam, że to była chanuka. Klub dziecięcy był otwarty w niedzielę rano. I w niedzielę rano żeśmy się spotykali. Potem, jak już byłem trochę starszy, zacząłem chodzić do klubu młodzieżowego, no to już w sobotę wieczorem się spotykaliśmy. Wówczas ten klub był na ulicy nomen omen Nowogrodzka, ale numer 5. Tam się grało ping-ponga, ping-pong, bilard, szachy też. Znajoma mi opowiadała, jak się w ogóle wchodziło do tej świetlicy TSKŻET-owej, to jak panowie tam siedzieli i dyskutowali, to kłęby dymu w ogóle było, to wszyscy wtedy palili we wszystkich pomieszczeniach, że nie można było wytrzymać, ale dla dzieci były i pracownia fotograficzna, i recytatorska, i właśnie teatralna, i szachowa, i po prostu dla dzieci była bardzo duża oferta i rzeczywiście tych dzieci bardzo dużo przychodziło. Na tyle, że te zespoły dziecięce odnosiły sukcesy nawet gdzieś tam poza miastem. Jaką ważną rzeczą było TSKŻET w Gliwicach?
chodziłam tam na tańce, na plastykę, przyprowadziłam wielu moich znajomych Polaków, którzy też tam zaczęli chodzić na plastykę i na taniec. Podobnie sytuacja wygląda właściwie we wszystkich ośrodkach, małych i dużych. Wejście było na pierwsze piętro i na pierwszym piętrze były te główne miejsca typu bufet, sala telewizyjna, sala tam do gier i główna sala taka do imprez. Na scenie od czasu do czasu właśnie były spotkania z ciekawym człowiekiem tak zwanym, no bo był na przykład słynny aktor Bruno Oja, który grał w Wilczych Echach taki. No i opowiadał tam o zawodzie, ale też jakichś naukowców się brał, którzy opowiadali. Po prostu była działalność taka naukowo-literacka, gdzie na przykład miałem jakiś wykład o Marsie i czy na życie na Marsie jest, czy na Wenus, czy nie. Ja zbierałam autografy i często przyjeżdżały do nas gwiazdy polskiego ekranu, że tak powiem, pisarze. Dla mnie najważniejsza osoba, którą poznałam, to był Wiktor Zin. Ponieważ plastyka mnie zawsze interesowała i on miał chyba tygodniowe takie programy w telewizji. Tak. I on mi narysował rysunek. Po prostu tyle czasu poświęcił dla mnie to było coś wielkiego. Ida Kamińska nawet przyjeżdżała do Świdnicy. To była Ida Kamińska. Teatrze naszym polskim. Instruktor teatralny przyjeżdżał, z tego co pamiętam, w pewnym okresie nawet z Wrocławia, tak? Więc to było naprawdę na wysokim poziomie prowadzone w tych latach 60. Piętro wyżej były pracownie, było na przykład kółko mandolinistów, kółko plastyczne, ja chodziłem na kółko plastyczne. Ja byłem też chuliganik mały, ale byłem zawsze najmłodszy w tym testowecie. I gdzieś się chlapałem farbą albo coś w tym rodzaju z tymi na zajęciach plastycznych. Profesora nie było i któryś z chłopaków typu 5-6 lat starszych ode mnie, czyli ja mogłem mieć 10, łobuz mnie wystawił za nogi jak na filmach za okno. Ja wiedziałem, że mi nic nie grozi, nawet bardzo nie darłem się. Wiedziałem, że on nie ma złych intencji, ale jakbym miał słabe mięśnie, to by było gorzej. Dokuczałem tym starszym ode mnie na tyle, że właśnie zrobił mi taki numer. Ale i biblioteka tutaj była, i właśnie i czytelnia. Myśmy mieli w bibliotece pozycje, które po wojnie przysłane były z Nowego Jorku, z Brazylii, widzisz. Czyli organizacje żydowskie przysyłały do Polski literaturę jidysz. W tych latach 60. czytałem to wtedy w klubie Te skażecie w Kłodzku było coś 250 członków. Nie? No to tej młodzieży trochę było. No tam no, były lekcje jidysz, nie? To chodziłem na te lekcje. Ale też nie byłem najlepszy, bo ja w odróżnieniu od tych niektórych dzieci, które posługiwały się żydowskim na co dzień w domu, to moi rodzice byli urzędnikami. To nie był, że to był taki język, który był używany codziennie, cały czas. Pan Staś nauczył nas, że trzeba trzymać plecy prosto. Mówi, Kaśka chodzi tak, a później kazał nam dać książki na głowę, a Krysia chodzi tak, jak to pięknie wygląda. I chodziliśmy z tą książką poprzez całą salę i to jakoś zostało we mnie. Bardzo ważną rolę do spełnienia miały w tym wszystkim żydowskie domy kultury, które działały przy TSKŻ-ach. One oczywiście miały różne nazwy, czasami się nazywały domami ludowymi. W Legnicy to był chociażby Dom Kultury imienia Dua Bogena. Takie centrum kulturalne, które właściwie skupiało w sobie życie żydowskie, bo tam te formy aktywności były przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Bo ludzie lubili się zrzeszać, przychodzić, rozmawiać. Oczywiście palili papierosy tam. To były czasy normalne dla palaczy. Znaczy, ja kojarzę te skarety z potańcówkami. Przychodziło się nie tyle występować, co po prostu potańczyć. Rodzice co sobotę chodzili, ubierali się elegancko i co sobotę szli. I wydaje mi się, że większość szło, bo po prostu pomyśleć, że wojna skończyła się tylko tak naprawdę bardzo niedawno, jak wczoraj. Wszyscy im zginęli, rodzice, dzieci niektórym. Więc każda chwila, kiedy można odejść od czegoś, po prostu wyluzować się. To nie były takie getta żydowskie. To były domy kultury otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Bardzo chętnie w różnych spotkaniach, występach czy spektaklach uczestniczyli też Polacy. Czasami pojawiali się przedstawiciele innych mniejszości, na przykład w Legnicy członkami
chóru działającego w tym Domu Kultury byli Rosjanie, Ukraińcy, Grecy. Mieliśmy tutaj przyjaciół Polaków, bardzo dużo. Oni też przychodzili czasami do Teskażetu, oczywiście, nawet wspólnie z nami. Tańczyli w zespołach, grali. Mamy kolegę, który mieszka do dziś w Świdnicy, Polak, nazywa się Czesław Ulanicki. Grał też w tym zespole i jest wielkim sympatykiem naszym. To było centrum dla całej ludności Dzierżoniowa, bo koncerty były koncerty, no wiadomo. Na pewno do TSKŻ-u, jak była taka świetlica czy kluby młodzieżowe, przychodzili nie Żydzi, pół tak? Pół miasta przyjechało. Tak, bo były atrakcyjne czy na koncerty, zajęcia. Czy na spektakle. Ale od wielkiej polityki trudno było uciec. Fala antysemityzmu przyniosła kolejne wyjazdy. To tak zwana Alija Gomułkowska. A szumnie ogłaszane reformy 1956 roku okazały się być wydmuszką. Kolejne miesiące przyniosły m.in. likwidację inteligenckich tygodników Po Prostu i Przeglądu Kulturalnego, a także zaostrzenie cenzury. Objęła ona też prasę żydowską. Równocześnie liczbę członków TSKŻ zasilili tzw. późni repatrianci, a władze dostrzegły szansę na przyciągnięcie młodzieży za sprawą nowinek technicznych i trendów, które właśnie w tym czasie ogarnęły świat. Młodzież żydowska, która uczyła się w szkołach średnich, ona miała swoje wymagania i żeby ich przyciągnąć do oddziałów, postanowiono w strukturach niektórych TSKŻ-ów zakładać zespoły bigbitowe. Oczywiście jakby założenie takiego zespołu wiązało się przede wszystkim z zakupem odpowiednich instrumentów, ale to już był bardzo istotny argument, żeby tą młodzież przyciągnąć. Mieli miejsce prób. Oczywiście wiązało się to z tym faktem, że musieli przy różnych oficjalnych uroczystościach reprezentować te skarżety, ale im to absolutnie nie przeszkadzało. No i zaczęłam tą młodzież gromadzić. Młodzieży było około 60 osób. Wtedy takiej młodzieży szkolnej, to znaczy już z wyższych klas, szkół średnich i studenckich. Także była to silna dosyć grupa. Oni se sami proponowali. To był okres bigbitu, prywatek i w ogóle dla młodzieży naprawdę 64, 5, 6, 2 festiwale młodzieżowe w Szczecinie, młodych talentów, rozwoju zespołów młodzieżowych. Tu oczywiście był zespół muzyczny, miał świetny sprzęt, gitary elektryczne, perkusje i tak dalej. I odbywały się różnego rodzaju ich występy i dwojakie. Albo te właśnie takie bigbity, wystylizowani, te marynarki, takie te cięte, ten Beatlesowy, troszeczkę te włosy i ja mogłem robić co chciałem, mogłem im odłączać, nawet parę razy tam im kabelki wyciągałem, ale na rocznicę getta, czy właśnie te ważne, które były pamiętane, świętowane, to właśnie Zbręcz śpiewali pieśni upamiętniające te wydarzenia. Efekty bywały spektakularne. Legendarny jest na przykład zespół artystyczno-muzyczny, który działał w Legnicy pod kierunkiem między innymi pani Róży Gottlieb i on był na tyle profesjonalny i na tyle jakby doceniany na różnych przeglądach ogólnopolskich, że wyjechali także na takie tournée zagraniczne i jednym z elementów tego tournée był występ we francuskiej Olimpii. Najbardziej znane zespoły wszyscy moi rozmówcy wymieniali jednym tchem. W Łodzi były Śliwki, a w Szczecinie byli Następcy Tronów. I myśmy się wszyscy znali, bo oni też wszyscy jeździli na obozy te skarżetowskie. Nie płaczę, nie potrafię już płakać, nie myślę, bo nie umiem już myśleć, lecz jeszcze czegoś żal mi. Do tego drugiego teksty pisała Luba Zylber. Mietek Lisak był kandydatem do Nobla z fizyki. Ja studiowałam polonistykę później w Poznaniu. I Mietek do mnie ciągle pisał. Ja mówię, a jak studiujesz polonistykę, na pewno ci jakieś rymy wychodzą. No i tak jedną piosenkę potem tam z koleżanką z pokoju z akademika, drugą napisaliśmy. I tak na tej zasadzie pisaliśmy i śpiewaliśmy. Historia współpracy przeplatana jest wstawkami o innych znajomych z tamtych czasów. Ja byłam w klasie na przykład z Karolem Goldfingerem, który był naczelnym architektem Paryża. To on mnie na tą prywatkę zaprosił, a podarowałam go na książki.
No właśnie. Poszłam do biblioteki, wypożyczałam do końca życia, nie zapomnę, dżumę Alberta Camus, a nie była jeszcze wtedy lektura i położyłam na ławce. Na intelektualistkę a ja, po prostu. Tak? On mówi, o, takie lektury, on czytał jeszcze lepsze, ale jak już zobaczył, że ja sierotka taka dżumę, natychmiast mnie na prywatkę zaprosi. Dano nam do dyspozycji budynku na Słowackiego 2 na ostatnim piętrze, wielką salę. Dziewczyny same tam bufet jakiś prowadziły, mogły nawet coś sprzedawać. No i ciągle były jakieś spotkania, głównie walcująco-tańcujące. Było kółko fotograficzne, były próby, które zespół bibitowy robił i też ten skarżet zakupił sprzęt wtedy. To było tak głośno, że w końcu użyczyła dyrektorka szkoły świetlicy w budynku szkoły Pereca. I to się kazała mi siedzieć na próbach, żeby nie wyciągali z telewizorów lamp. Jeden z liderów następców tronów, jak się okazuje, miał zaskakujące problemy w kontaktach międzyludzkich. Tak piękny i żadnej dziewczyny nie poderwał. No proszę, ta twarz. Wszędzie, w każdej sytuacji jest przepiękny. Ale no niestety, dziewczyny się w nim kochały, a on nic. To po prostu totalna sierota. Ale fajny chłopak. Ale nawet jeśli gdzieś zespołu formalnie nie było, wszyscy wiedzieli, kto zapewni dobrą muzykę. No wiadomo, że w Warszawie Piszczyk gra na trąbce i na perkusji, że Kuba Kowalski gra na basie, że Szafir i ktoś jeszcze grają na fortepianie i klawiszach i razem tworzą zespół i grają na te najnowsze melodie, które w radiu bardzo często nie były dopuszczane podczas sobotnich potańcówek w klubie na piętrze, w klubie TSK Rzetu na Nowogrodzkiej 5. I jeszcze wspomnienie po latach. W Śliwkach na gitarze grało dwóch braci, Henning Gwiazda i drugi, już nie pamiętam imienia, też Gwiazda oczywiście. I będąc w Göteborgu mojego przyjaciela Adama, jesteśmy gdzieś przy centrum handlowym i wpadamy na faceta w moim wieku plus minus. I on mówi, Edek O'Donner. Ja mówię, mówi Henning Gwiazda. No wszystko jasne, no zmieniliśmy się, ale on jeszcze mnie poznał jakimś cudem. A już niedługo to młodzi będą na pierwszej linii tak zwanych wydarzeń marcowych.